zostaliśmy zaproszeni na drzwi otwarte. No i tutaj naprawdę szkoła stanęła na wysokości zadania, bo zorganizowała spotkanie nie tyle dla rodziców, co dla dzieci. Przez to szkoła chciała pokazać, że jest szkołą nowoczesną i ciekawą. Także tutaj szkoła zachęcała przede wszystkim dzieci, a nie rodziców. Dzieci są w szkole do godziny 14, mają zajęcia. Od godziny 14 do 15 mają tak zwane kanony. To są takie dodatkowe zajęcia, które dzieci sobie wybierają same. Tam realizują swoje zainteresowania, pasje i to jest na pewno inna rzecz. Drugą taką rzeczą jest to, że w Cogito nie odrabia się prac domowych. To nie oznacza, że dziecko przychodzi do domu i nic nie robi, bo do zadań takiego dziecka należy czytanie, pisanie, żeby wyszkolić te umiejętności. Natomiast większość rzeczy zostaje wykonanych na zajęciach. I to jest rzecz bardzo fajna, bo dziecko ma dużo czasu dla siebie, dla rodziców. Kolejną rzeczą jest brak dzwonków na przykład. Jest jeden dzwonek o godzinie 8, żeby powiadomić dzieci o tym, że trzeba iść na lekcję. Natomiast już później to nauczyciel jakby steruje tym i robi przerwy w razie potrzeby. Jeżeli dzieci są już zmęczone, znużone, to wówczas nauczyciel zarządza taką przerwę. Kolejną rzeczą, która odróżnia tę szkołę, jest to, że są tutaj obowiązkowe obiady. One uczą dzieci, jak zachować się na stołówce, przy stole, jak posługiwać się sztućcami. Powiem szczerze, no dziecko jest zadowolone, tak? Ono tutaj poza nauką ono się bawi. Tu jest dużo nauki przez zabawę. Są tak zwane odwiedzinki, że dzieci z jednej klasy idą do drugiej, odwiedzają się, spotykają się ze sobą. Widać, że ta szkoła to jest taka jedna wielka rodzina. Na mnie ta szkoła zrobiła ogromne wrażenie i widzę po córce potężną zmianę między czasem, kiedy zaczynała szkołę, jakim była dzieckiem, a po półtora roku nauki. To jest naprawdę no, przepaść. Ja to tak powiedziałem, że różnica to jest jak po prostu od ziemi do słońca. Tak? No to ja chyba musiałbym jeszcze dużo, dużo opowiadać, bo bardzo krótko panu powiedziałem. Natomiast no jest to szkoła, powiem szczerze, szkoła moich marzeń. Ja chciałbym do takiej szkoły chodzić. Nie miałem takiego szczęścia, natomiast jestem szczęśliwy, że inne dzieci mogą w takiej szkole się uczyć.